Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na trzeci odcinek. Ostatnio troszkę się tam podziało. Walka w Rosji. Jak ktoś nie oglądał, to naprawdę zachęcam, Ojcze, aby spójrz zobaczyć, na to. bo naprawdę było konkretnie. Na dół chyba nie chcemy iść, nie? Bo stamtąd przyszliśmy. Coś tam się rozdupiło. Dawaj mi topora. Ale czekaj, 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 bo To my chyba możemy tam do góry wejść ile nam jeszcze. zajmie dotarcie do góry? Albo dobra, jak Nie poszedł, to wiem. niech idzie. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze, dobrze. O, żeż mordę jak przycina. Nie widzą nas. Powinienem strzelić? Czekaj na mój znak. Zaatakujemy? Kolejny draugry! Gry! Nista! Czasem się ciebie boję! O, jaki Chwila. wypas, jak go mi w powietrze, my sobie strzelamy z łuku. Spoczko, spoczko, dobra opcja. I nam go podbija, no możemy wtedy większe combo robić, tak mi się wydaje. Że w tym ta mechanika powinna być wykorzystywana. Ten miota ogniem! Jak on to robi? Chłopcze, skup się! Dobra. Myk. Co to jest? No tak, bo tutaj na dobrą sprawę nie widzimy tego, co za plecami. Ja to zużyłem. Po palce by się to przydało. Coś leci, dobra. O, jakaś nowa animacja chyba. Chyba, że to... Każdego przeciwnika może być inny. Co mnie podpalił? A nie, napełnił wskaźnik. Jeśli napełnił cały, to podejrzewam, że będziemy płonąć ogniem piekielnym. Skinczysz. Pocisk. Uwaga, ojcze! Ciekawy ten system. Trzeba zapamiętać wszystkie kolory, czy nie? Nie chciałem szału odpadać, bo... Da się to wyłączyć, nie da się wyłączyć. Da się, dobra. Nie, że się nie da. Byłoby gorzej, bo jakbyśmy tak przypadkiem sobie to odpalili, to... To Lipton. Tam jesteś. Okej. Nie mam całego życia, ale to nam raczej nie przeszkadza. Jeśli chcesz pomóc, odwróć ich uwagę. Skup się na tych, których nie atakuję, ale tylko
gdy jest bezpiecznie. Rozumiem. Nie, spoko, ten klawisz jest spoko. Można by to było zrobić na przykład z X-em i ten, ale tutaj mamy teraz właśnie taki fajny uniczek. Więc no. Gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść? Na węgrze mamy iść? Są takie same ślepe uliczki. A tu jest jako... Ale tędy chyba przyszliśmy, co? A tędy chyba przyszliśmy. A tu jest do góry, okej. O, tu są jakieś runy i z tego co wiem, to te młody to będzie czytał, bo my nie umiemy czytać tych run, przynajmniej nie wiem, czy umiemy czytać ogólnie. Możliwe, że nie. Przed nami osada jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać? Część. Z języków, które znała mama. Są powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu. Rozumiesz? Nista! No, można go trenować. Dobra, chodźmy do góry. Szkoda, że nie da się tak podskakiwać podczas tej wspinaczki, tak jak wcześniej było. Przyspieszało to zabawę. Odrobinkę. Dobra, na dół nie chcemy iść. Jestem odporny na topór? Nie. Aczkolwiek wygląda tak samo. Dobra, zniszczony. Tu coś leżało, nie? Coś jeszcze? Tak. Strzelaj wolniej. Szybkość szkodzi celności. Jasne. Tą mechanikę usprawnili, bo w trójce i w poprzednich częściach trzeba było przytrzymać. Tu po prostu naciskamy odpowiedni guzik. Mniej irytujące to jest zdecydowanie. Co mamy tutaj? Aha. I co, i to można gdzieś przypisać? Czy jak to wygląda? Dobywasz kolejną szybkiego ironicznego ataku dotyk Hel. Nie naturalnie pozwalają. Dobra, ja sobie to mam tutaj. Dobra. Za mała expa. Wybrane rodziny takie są oznaczone symbolem E. Wciśnij kółko, aby wrócić do zakładki. Spoko. No tu jest to. A jak się tego używa? Tego mi chyba nie pokazali. A, tu mamy jeszcze ten, ale to jest chyba ten show, nie? Czy co to jest? A nie, to jest rękojeść do topora, okej. Chyba możemy przejść tędy. Wow! Jak to zrobiłeś? Łocie, panie, konkretnie. No, konkretnie. Co ileś to tam jest odnawiane, ale... I teraz nie było żadnej walki, mogliśmy coś testować. Zaczekaj! Wytrzyma! Widzisz? O, nie byłbym tak pewien. O Jezus Maryja. Ojcze, pomóż! Trzymaj się! Szybko! Ześlizguję się! Chłopcze, spokój! Jestem blisko! Czemu nie trzyma liny w tej chwili? Kratos, to nie liny trzymać. No właśnie, byśmy nie spadli w dół. Nie było tak źle. Nie tak szybko. Twój pośpiech nas zgubi. Przepraszam. Kolejne draugry. Nie ruszają się. Są martwe? Znaczy, bardziej martwe? Chłopcze,
Nie są! Nie są! Poziom trudności walki z wrogiem określa kolor, liczba obok jego. Spoko. Dobra, ale ten ma żółty, czyli chyba nie jest jakiś ten. Uważaj, ojcze! Rozumiem, że nie na darmo dostaliśmy tą umiejętność. Rozrywaj te dziadostwo. Tu jest jakiś chyba mega koks, z tego co widzę. To będzie chyba ten silniejszy, ale jestem o tyle mądry, że nie aktywuję go przed pokonaniem innych. Kurwa. Dobra, jeden pokonany. Strzelaj to młody, nie marnie. Same rozwalimy. Nieważne, czy oddasz jeden strzał. Pokaż cierpliwość. To umiesz przeczytać? Dostań się z ruin. Ciekawa misja. No, nie powiem. Tędy raczej nie, więc podążajmy tą ścieżką, chociaż nie wiem, czy na dół se mam zejść. Tam jest jakiś sarkofag. Czy no nie wiem. Czy ja mam tu zeskoczyć? Czy o co tam chodzi? No właśnie, chciałem, żebyś to wcześniej przeczytał, to nie chciałeś. Aha, tu kiedyś był targ. Giganci handlowali tu z bogami dawno temu. Ciekawe, czy był tu Odyn. Spójrz! Nad nami! Coś się przebija! Co się tam stanęło się? Ten jest jakiś konkretniejszy. Powiedz kiedy? O w mordę. To ja to chyba zebrałem. Jeszcze przychodzą? No to giniemy. Właśnie zginąłem. Ja pierniczę, zagapiłem się totalnie.
rozpocznij od tego punktu kontrolnego i jedziemy i bez takich tutaj zagapionek może jakoś to pójdzie. Coś przybija ścianę! Gdzie on przybija tą ścianę? Tutaj jakoś, nie? Coś przybija ścianę! No to niech się przebija. Uważaj, bo jak jest dużo tych przeciwników, to można faktycznie łatwo zginąć. Ten potrzebuje pomocy, co? Są to duże jeszcze, no to grubo. Dobra, nie ma takiego bicia. Dawaj młody, strzelaj już z tego łuku. O, zabił kogoś. Dobra, zbierajmy z duszką na fulla. Okej, okay, to które jest, to zostawiam. I co, one przebiły ściany? Aha, tu się wespniemy, dobra. Słyszysz? Co to? Przekonamy się. Trzymaj się blisko. Severa, prawa autorskie. Trzeba muzykę wyłączyć, bo poprzednie filmy widzę mi... tylko gdzie to będzie opcje? Dobra, włączmy muzykę, może to będzie jakoś mniej klimatyczne czy coś, ale... ale nie będzie blokowało filmów. Co jest? Czemu to się nie... A, kliknę standardowe, dobra. Hopaj do góry. Tu mamy żyćko, no ale to już mieliśmy na full. Tego raczej nie wykorzystajmy, więc wykorzystamy, więc bierzmy. Skoro dali. Idziemy w stronę strasznego śpiewu. Ogień po lewej! Szkurw! Jakiś nowy przeciwnik to jest. Ale twoje strzały nie! Strzelaj! Nie jestem gotów! Nista! No jak go nie mogę trafić, to? Ten zatruwa, co to w ogóle za przeciwnik dziwny? Dobra.
zaliczył zgona. No tam na dół bym chciał zejść, jak mam to uczynić? Albo tam do góry wejść też? Nie, tu nie mam jak nawet się wspiąć do góry. Na dół też nie widzę drogi. No nie wiem, naprawdę jest dużo tych zagadek takich terenowych. Nadal nie rozumiem, czemu ten człowiek zaatakował nasz dom. A, tu można zejść na dół. Nie wiem nic więcej. Czyli do jednej się dobierzemy. Więc tak się tam schodzi. O, trzeci level. O, kurwa. Nawet tego nie zablokowałem. Czajcie to? Co to był za przeciwnik? Na dwa hity. Może byśmy jakieś, nie wiem, umiejętności odblokowali, czy coś? Walka w zwarciu. No, możemy coś kupić. I wtedy, nie wiem, HP mi się zwiększy, jak ja to kupię. Walka na dystans. Posiadasz. Okej. Dobra, chodźmy najpierw po to. Jak to kupić? Okej, okay. To mi już brakuje. No dobra, co kupiliśmy? Przytrzymaj R2, aby wykonać... Okej. Okay. A, takie, no dobra. Niezłe. I ten, chciałem level mój ogólnie tutaj jakoś obczaić. Mam level pierwszy i strasznie mało tych. Tego niebieskiego czegoś tam. Dobra, no to z tym przeciwnikiem to my raczej sobie tam nie poradzimy, więc nawet nie ma co próbować. Chociaż on był... Dobra, jeszcze raz. Tam może być coś fajnego. Więc tak się tam schodzi. Tylko teraz już wiemy, że on jest mega koksem. Strzelaj, żeż młody. Że ja to po prostu otworzę i spadam stąd? A nie da się podczas walki, no to słabo. Ja pierniczę, co to jest za ziombę? Dobra, załatwimy go jak lamusa. Nie! Ojcze, wstawaj! O, mygy. Kichać go, nie będziemy go załatwiać. Bez sensu. A szkoda, bo tam w tej skrzyneczce mogło być coś fajnego, no ale niestety mamy level pierwszy, więc... Tutaj za to mamy skrzynkę, która nie jest szczerzona, więc... otwórzmy. I myk. I co tu jest ciekawego? Znowu pieniążki? Nie, co to? Miękka stal jakaś.
I co to jest teraz ta miękka stal? Zasób. Prawy metalu. Aha, do ulepszania, okej. Mamy może jakiś lepszy pancerz? Nie, ja tu nic nie mam. Tu jeszcze coś, jakiś talizman można mieć. Co tam dziecko chyba widzisz? Chyba musimy tam wrócić. Ale jak? Chodź za mną. A ten gdzie się podział? Tego rozwalimy, póki jeszcze się nie zrespił. Tego rozwalimy. A tego chciałbym... Nie, to trzeba go... Zamrozić, odmrozić i teraz. God damn it, konkretnie. O, nawet różne animacje są. Spoko. Tego nauczyć, no to słabo. A ty tak widzę, troszkę jesteś odporny na wiedzę. Aczkolwiek runy czyta, także swoje zastosowanie ma. Z tym coś możemy zrobić, ale jeszcze tutaj było coś ciekawego. No zbieraj to. Czemu on tego nie chce zebrać? Halo? Widziałem już to pismo. A to jakieś tam dla niego. Tutaj było jakieś takie runiczne przejście, no właśnie. Co to tam jest? Jedno. Gdzie mamy te kolejne? Mówiłeś, że ludzie mogą chcieć nas okraść. Zabiję ich, jak spróbują. Nie boję się. Jeśli spotkamy ludzi, będziesz się trzymał z dala. Rozumiesz? Ale potrafię już walczyć. Będziesz się trzymał z dala. Koniec tematu. Tam jest drugie. Tylko jak tam wrócić? O, tu jest jeszcze jakaś skrzynia. Nie wiem, jak tam wrócić, żeby tą skrzynkę otworzyć, a skoro tam są runy, to tam jest prawdopodobnie przedmiot do powiększenia paska zdrowia. Nie byłbym zainteresowany mega tym. Co jest? No dobra, przeskoczył.
Nie, do tamtego nie idziemy. Nie ma opcji. No skacz, albo rób coś, ty. Wróciliśmy tutaj. Tu gdzieś był ten pomost. Tylko gdzie to było? No nie wiem teraz. Trochę się, szczerze powiedziawszy, pogubiłem. Ale wiem, że tu można było coś strącić wcześniej. Dużo z poukrywanych rzeczy, naprawdę jest mega dużo. Kusi ta skrzyneczka, ale boję się, że ten ziomek mnie znowu udupi. No tutaj mamy to, ale nie wiem, gdzie są dwie pozostałe runy. Stąd tam przejść nie możemy. A, stąd możemy se rzucić chyba. Czy nie możemy tu rzucić? Tu możemy rzucić, dobra. Błądziłem, no ale udało się. Otwieraj. Jakiś potwór idzie, kurde. Mogę już ruszać. Czyli co, te drzwi, które tam były, to one chyba naprawdę są do runy, a tutaj jest coś kolejnego. Ja nawet nie jestem w stanie jednego ziomka rozwalić na tą szalę. Jak ona drażni, czy on, czy nie wiem.
Dobra. Nie poszło łatwo. Odwagi, chłopcze. Dajcie mi teraz tą skrzynkę, którą tu sobie miałem. Gdzie ona była? Gdzieś tu. No. Gdzie znowu kto? Ale ja nie wiem, co mam zamrozić. Bo raczej tutaj mamy coś zamrozić. Mechanizm jest niby tam. A dobra, jest. No jak ja mam to zrobić? Muszę trafić w momencie, kiedy... Ja, topór mi się... Kurwa. No prawie. Ale chyba o to chodzi. Ten młody nie może... Mogę mu tu rozkazać, bo on to zrobił? Nie, on co może strzelać. No. Spowolnienie czasu by nam się przydało. Dobra, no nie jestem w stanie tego zrobić. Nie mam spowolnienia czasu, tak mi się wydaje, że to jest wymagane zdecydowanie w tym. Idę jeszcze tutaj, zobaczę. Tu były jakieś drzwiczki. Chłopcze, tutaj. Miał na imię Hrungnir. Mama mi o nim mówiła. Gigant zrobiony z kamienia. Brał udział w wielkiej bitwie. Jest Odyn, Thor, nawet wąż świata. A przepraszam bardzo, czemu ja nie mam napisów? Gdzie to było? Nie wiem, gdzie było, ale napisy mi nagle zniknęły. Co jest grane? O! Thor roztrzaskał mu głowę. Widzisz? Ale ugrzązł pod jego ciałem. Kretyn. Dobra, nie wiem szczerze powiedziawszy nawet gdzie mamy iść, także w następnym odcinku, moi drodzy, się spotkamy i zobaczymy, co tam będzie można podziałać. A póki co dziękuję za uwagę, do usłyszenia, pa pa.